Hej, witajcie! Dzisiejszy film skierowany jest dla osób, które mają już kilkuletni komputer i zastanawiają się, czy warto do takiego komputera dokupić kartę graficzną RTX 2060. Jak wiecie, jest to stosunkowo nowa karta graficzna, natomiast na przykład jeśli macie procesor z 2012 roku, a taki właśnie wykorzystam w dzisiejszym filmie, i7-3770. Procesor warty zaledwie 300-400 zł. Jak on sobie poradzi? Do tego testu postanowiłam wykorzystać podzespoły używane, których wartość nie przekracza 1700 zł łącznie. W tym filmie porównamy też FPS-y pomiędzy procesorami oraz RAM. Procesor i7-8700K, czyli procesor o wartości 2000 zł, z RAM-em DDR4 o prędkości 3200 MHz porównam do procesora i7-3770 o wartości 400 zł i RAM-em DDR3 o prędkości 1600 MHz, czyli generalnie przepaść cenowa ogromna. Można też powiedzieć, że RAM, nawet różnica w cenie RAM, jest to około 600-700 zł. Pierwsze porównanie dotyczy gry CSGO. Po obu stronach, na tej samej mapie, około 200 FPS-ów przy ustawieniach graficznych wysokich. CSGO jest grą bardziej procesorową, stąd różnica w FPS-ach jest znaczna. Stary procesor i7 ma średnie FPS-y około 200, natomiast nowa i7 daje średnie 400 FPS-ów. Kolejną grą jest Overwatch, ustawienia graficzne wysokie. Użycie procesora w granicach 70%, procesor więc nie ogranicza karty graficznej, a FPS-y są naprawdę wysokie. Porównując wartość FPS pomiędzy dwoma platformami, i7-8700K uzyskał zaledwie średnio 2 FPS-y więcej. Kolejną grą, w której postanowiłam sprawdzić FPS-y, jest PUBG. PUBG ustawienia graficzne wysokie. Stara i7-ka średnie 96 FPS-ów, natomiast i7-8700K średnio 136 FPS-ów. Różnice w FPS-ach możemy oszacować na około 30 FPS-ów więcej na korzyść nowej i7-ki. Kolejną grą jest oczywiście Wiedźmin 3. Grając na starym procesorze, starym RAM oraz RTX 2060 możemy cieszyć się płynną rozgrywką na wysokich ustawieniach graficznych. FPS-y jak widać w okolicach 100, natomiast momentami użycie procesora dochodzi aż do 96%. Największą niespodzianką jest remis w średnich FPS-ach na obu procesorach. Maksymalne zanotowane FPS-y o 5 FPS-ów większy na i7-8700K. Natomiast większy spadek FPS-ów zanotowany w jednym momencie na i7-3770. Kolejną grą jest Fortnite na ustawieniach graficznych wysokich. Najniższe FPS-y na poziomie 67, maksymalne zanotowane FPS-y to 145, średnie FPS-y w tej grze to około 117. Resident Evil 2. Ustawienia graficzne wysokie. Średnie FPS-y 128, maksymalne zanotowane FPS-y na poziomie 367, minimalne FPS-y 84. Kolejną grą jest Apex, obecnie najpopularniejsza gra. Czy i7-3770 poradzi sobie w tej grze w połączeniu z RTX 2060? Najniższe zanotowane FPS-y to 67, maksymalne FPS-y to 145, natomiast średnie FPS-y to 117.
Ostatnią, a zarazem najbardziej wymagającą graficznie grą jest Metro Exodus. Mapa, Morze Kaspijskie, ustawienia graficzne wysokie. Po lewej stronie wyłączony ray tracing, a po prawej stronie natomiast ray tracing na wysokich ustawieniach z włączonym DLSS. Na wysokim ray tracingu możemy cieszyć się płynną rozgrywką w średnich 73 fpsach. Różnica między włączonym ray tracingiem a wyłączonym dotyczy 25 fpsów. Kolejną mapą w Metro Exodus, gdzie porównałam fpsy, to Martwe Miasto. Te same ustawienia graficzne. Różnica w średnich FPS-ach między włączonym ray tracingiem i DLSS, a wyłączonym to około 30 FPS-ów. W obu przypadkach możemy cieszyć się z płynnej rozgrywki. A teraz kilka słów podsumowania. Jak widzieliście, w każdej grze było około powyżej 100 FPS-ów. Biorąc pod uwagę, że jest to procesor z 2012 roku, że RTX 2060 też jest to najtańsza karta graficzna z serii RTX-ów, mamy naprawdę zadowalające FPS-y. Musimy też wziąć pod uwagę to, że wszędzie, w każdej grze ustawienia były na wysokie, natomiast rozdzielczość to Full HD, więc rozdzielczości nie zmieniałam. Natomiast w Metro Exodus, która jest najbardziej wymagającą grą graficzną oraz zupełnie nową grą, biorąc pod uwagę, że jest to naprawdę stary procesor i stary RAM, stara platforma, i ten RTX 2060 w połączeniu z tymi podzespołami wypadł naprawdę bardzo dobrze. Jak widzieliście, mieliśmy, niezależnie czy były to ustawienia z włączonym ray tracingiem czy z wyłączonym, mieliśmy cały czas powyżej 60 FPS-ów w tak wymagającej graficznie grze. Co najciekawsze, w kilku tytułach gier FPS-y były bardzo zbliżone do komputera z i7-8700K i RAM-em 3200 MHz DDR4. To tyle ode mnie w tym filmie, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzu, jeśli natomiast film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!